Witam wszystkich. Do naprawy i pełnego tuningu prezydent Lincoln. Aby nie tracić czasu, zacząłem już rozkręcać radio, ponieważ było bardzo brudne. Przy okazji mogłem umyć panel przedni. Za chwilę jeszcze umyję gałki, okrętła. Natomiast w radiotelefonie była uszkodzona płytka od pomiaru SWR. Uszkodzona, to znaczy pęknięta. Trzeba będzie zastąpić nową płytką, ponieważ klient zdecydował się na naprawę i pełny tuning. No to można będzie pokazać później parametry po tuningu. Głośnik w tym radiotelefonie jest zatarty, bo już uruchamiałem ten radiotelefon, także potencjometry bardzo trzeszczą do czyszczenia. To samo do konserwacji. Przełączniki wszystkie. A przy okazji właśnie można było umyć panel przedni, żeby ładnie wyglądał, ponieważ radiotelefon był bardzo zakurzony. Tu na przykład widać, długo leżał na półce, bo nawet w głośniku widać ślady pajęczyny. No to zabieramy się za działanie. Jeszcze można obejrzeć, jak wygląda radiotelefon w środku. Widać, że końcówki mocy są oryginalne. Tak wygląda z drugiej strony. Też radio jest dosyć mocno zakurzone. Natomiast widać, że jest chyba w dobrym stanie. Wprawdzie ma tu jakieś już swoje ślady lutowania. Na przykład tu w odbiorniku widać było, że te filtry były lutowane. Najprawdopodobniej przy końcówce mocy również, ale wygląda to wszystko naprawdę przyzwoicie. I jeszcze, zanim przystąpię do czynności serwisowych, poszukam na dole takiej płytki od Lincolna, może być od HR-a, od Unidena. Jest wiele podobnych, bliźniaczych modeli, także pod moim serwisem jest drugie takie pomieszczenie, całe zawalone radiotelefonami różnej maści na części, także trzeba zejść, poszukać, powinienem coś znaleźć. Ale zanim jeszcze zabiorę się za tego Lincolna, może najpierw na szybko sprawdzę takie proste radio, które otrzymałem do takiego szybkiego sprawdzenia i naprawy. Także zobaczymy na chwilę jeszcze innego prezydenta. A do sprawdzenia i naprawy następne radio to jest właśnie prezydent Johnny 2 ASC. Podobno w radiotelefonie brak odbioru. Ja tu widzę już, że przewód zasilający był już naprawiany przez kogoś. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tak wygląda przewód zasilający po czyjejś naprawie. Ta osłona została przecięta, aby wyciągnąć przewód zasilający, który zapewne się przetarł właśnie na tym zgięciu. Ale nic, to są takie moje pierwsze oględziny wzrokowe. Może podłączę radio, zobaczymy, czy ono będzie nam tu działało. Może najpierw tradycyjnie zaczniemy od zasilania. Tylko jakiś prąd by się przydał. Jakiś prąd mamy tu. Przewody zasilające. Tu mamy plus, tu mamy minus, nie świeci dioda, może z drugiej strony, o i teraz dioda już świeci, czyli zasilanie już mamy. Podłączymy radio.
radio w systemie europejskim. E. Natomiast podłączę jeszcze mikrofon, bo bez mikrofonu, no właśnie. No właśnie, trzeba podłączyć mikrofon, bo bez mikrofonu. A co to jest? Odłączę mikrofon. A cóż to za dzięcioł tu siedzi w środku? Podłączę jeszcze antenę, zobaczymy, czy z anteną coś się zmieni. Nic tu niestety nie reaguje, nawet po podłączeniu anteny nie pokazuje S-metr żadnego sygnału przychodzącego. W radiu siedzi jakiś dzięcioł. Może rozkręcę radio, zobaczymy, co tam w środku się dzieje. To odłączymy, to odłączymy i zasilanie również. To nam chwilowo nie będzie potrzebne. No to rozkręcamy. Z tej strony radio wygląda ładnie, aczkolwiek widzę już po lutowaniu. Filtr w odbiorniku był wymieniany. Tu jakieś luty takie nie za piękne widać. Też coś już było tu lutowane. Po śladach kalafonii widzę jeszcze, w tym miejscu było coś lutowane. Przewód zasilający również widać po lutach, że też był już lutowany. Teraz można odwrócić sobie z drugiej strony i zobaczyć, jak wygląda to w środku. A w środku wygląda w ten sposób, jak widać. Filtr w odbiorniku już był wymieniany, już ktoś usunął parafinę z tych filtrów i próbował je stroić i z tego co widzę może być problem z odbiornikiem, ponieważ zobaczymy sobie czy uda się tu na 100%, ten filtr na 100% praktycznie do wymiany. Rdzeń nie kręci się, stoi w miejscu. Tu jest w porządku. Rdzeń się kręci, ten filtr będzie można zestroić. Tu chyba albo w ogóle nie ma rdzenia, albo jest bardzo mocno wkręcony, ale też chyba popękany, nie kręci się. Pewnie też do wymiany. Pierwszy filtr do wymiany, trzeci filtr do wymiany, ten widać nie był jeszcze ruszany. Jeszcze zobaczymy sobie ten filtr. Tu mam taki stroik, co to jest, Tektronixa. No, niestety się nie kręci, filtr zablokowany. Czyli prawdopodobnie też do wymiany. Czyli mamy już raz, dwa, trzy filtry uszkodzone. Natomiast ten się kręci. Tu jest w porządku. Trzy filtry do wymiany. Plus jeszcze dzięcioł w radiu, który się znajduje. Po włożeniu mikrofonu, ślady lutowania, radio najprawdopodobniej nie będzie się opłacało naprawiać,
ale to też musi o tym zdecydować właściciel tego radia. No niestety, wirus jakiś dopadł ten radiotelefon, bo tu totalne zakażenie radia w postaci raz, dwa, trzy filtry do wymiany. No, nieźle tu ktoś się nakręcił, no ale tak czasami bywa, że jak się kręci filtrami, to można ukręcić rdzeń, a potem zostaje tylko wymiana takiego filterka. A ponieważ w tym radiotelefonie są trzy filtry do wymiany, no to praktycznie naprawa takiego radia jest nieopłacalna. Ale zaraz wykonam telefon do właściciela i zaraz się okaże, czy robić, czy nie, bo oczywiście naprawa jest możliwa. Tylko pewnie, jak to zwykle bywa w życiu, na Allegro będzie można taniej kupić sprawny radiotelefon używany, niż bawić się w naprawę tego radiotelefonu. Szkoda, że ci właśnie użytkownicy robią takie doświadczenia na swoich radiotelefonach, a potem kończą one jako dawcy części zamiennych, tak samo jak i to. Proszę zobaczyć. Ja bym tego nie rozcinał w ten sposób. Brzydko to wygląda, no ale to już jest decyzja właściciela, co z tym fantem zrobić. W końcu jego radio, może nawet wziąć młotek, rozwalić młotkiem jego radio, jego pieniądze. No, co zrobić? Może będzie jako następny dawca części zamiennych. Zabieram się z powrotem za Lincolna. Radio już jest gotowe. Przede wszystkim po zdjęciu panelu przedniego umyłem go. Umyłem wszystkie pokrętła oraz zakonserwowałem preparatem. Potencjometry, przełączniki, również przełącznik od zmiany częstotliwości. Następnie umyłem izopropanolem całą płytę z jednej i z drugiej strony oraz wstawiłem płytkę od reflektometru. Zestroiłem cały odbiornik, cały nadajnik. Zestrojone zostały generatory, aby radio równiusieńko stało w częstotliwości. I ustawiłem moc wyjściową minimalnie więcej niż fabrycznie. W tej chwili radio z drugiej strony wygląda w ten sposób. Umyłem również z drugiej strony płytkę, także praktycznie wygląda jak nowa. Przetarłem również głośnik, odkurzyłem go, ale klient nie zdecydował się na wymianę głośnika, ponieważ stwierdził, że i tak używa głośnika zewnętrznego, natomiast ten głośnik niestety jest zatarty. Zaraz będziemy mogli posłuchać, jak on niestety działa. Może coś podłożę. Niech będzie podstawka reklamowa. Odjedziemy trochę z kamerą i uruchomimy radio. Wstęgi.
słychać, że ten dźwięk jest po prostu taki bardzo mocno zniekształcony, trzeszczący, szeleszczący. Jest to po prostu wina zatartego głośnika. Ten głośnik działa, ale niestety jest zatarty. Można jeszcze skontrolować moc wyjściową. Pomiar mocy wyjściowej nadajnika na sztucznym obciążeniu przy użyciu generatora. W tej chwili mamy ustawioną minimalną moc wyjściową AM, nośna 6 W minimalnie. Zwiększamy moc wyjściową, bardzo ładnie, płynnie to idzie. Maksymalnie 12 W mocy. Uruchomię teraz generator z modulacją 24 W mocy PEP. Teraz jeszcze SSB, czyli wstęga górna USB. Uruchomiony nadajnik brak mocy prawidłowo. Uruchomię generator 25 W mocy SSB. I to samo jeszcze wstęga dolna LSB. Uruchomiony nadajnik brak mocy. Uruchomię generator 25 W, tak jak wstęga górna, czyli prawidłowo. Radiotelefon sprawny, działający. Zostało mi jeszcze dokręcić obudowę, ponieważ właściciel nie dostarczył nawet śrubek od obudowy. Także myślę, że będzie można śmiało już z tego radia korzystać. A więc życzę dalekich, udanych łączności i pozdrawiam.